A więc tak, jeśli chodzi o prowadzenie płotki dla tych, co nie mają ochoty podszarpywać, można zwijać jednostajnie. No, ona wtedy sobie pracuje i właśnie na boki. Jeśli chcemy nadać jej trochę lepszej pracy, no to wtedy podszarpujemy i ona wtedy zachowuje się bardzo agresywnie. Ale te szarpnięcia są takie delikatne bardziej, nie jak przy jerkowaniu. O. Ona wtedy ładnie migocze w wodzie, po odpuszczeniu linki odjeżdża trochę na boki, a z kolei dla innych, co nie lubią podszarpywać, ale chcą rozmaicić sobie pracę, to w ten sposób, podciągnięciami. Ona wtedy pracuje tak samo jak przy jerkowaniu. A jeśli chodzi o pracę, na jaką głębokość schodzi, na co tyle, na ile jej pozwolimy, no i potem przy równomiernym zwijaniu pracuje na tej głębokości. Chyba że będziemy chcieli prowadzić ją przy samej powierzchni, no to oczywiście po zarzuceniu, przy kontakcie z wodą, zaczynamy zwijać. No i ona już płynie, nawet czasami widać falę, jaką robi za sobą. Tak więc powodzenia. Nie zapomnijcie podzielić się zdjęciami, jak coś złapiecie. Siedzi i spadł. Taki kajtek na taką płotę.